Dzień dobry. Dzisiaj o mojej metodzie przekazywania poleceń zadań. Dotyczy to szczególnie zadań nowych, sposobów, w których trzeba na nowo coś zrobić, kiedy nie ma zrutynizowanego sposobu działania w takiej sytuacji. Po pierwsze, wydajemy pracownikowi nie polecenie, tylko zaczynamy od opisu sytuacji. Czyli chodzi o to, żeby on widział naszymi oczami, jaki jest problem, jakie jest zadanie. Dlaczego chcemy coś z tym zrobić. Po drugie, wyjaśniamy, dlaczego on. Tak się składa, że często wydajemy najpierw polecenie, a potem próbujemy wyjaśnić, dlaczego. Nasz podwładny tego już nie słyszy. On jest zirytowany. Dlaczego ja? To pewnie za karę. Więc opis sytuacji, dlaczego ty? I dopiero polecenie. Jak widzicie, polecenie powinno być dopiero trzecim punktem w kolejności. Następnie pytamy, co o tym sądzisz. To jest pole do popisu pracownika. On musi powiedzieć swoje zastrzeżenia, swoje obawy, swoje wątpliwości, ale również być może zachwyt, kiedy opowie nam, co o tym myśli, my z kolei odnosimy się do jego uwag, zastrzeżeń, pomysłów. Następnym punktem jest dla nas zresztą niesamowicie ważna informacja, mianowicie jak chcesz to zrobić. Pracownik opowiada nam, jak on chce podejść do zadania. Zdobywamy wiedzę na temat tego, jak on o tym myśli, jak widzi proces i wiemy, gdzie ewentualnie możemy poprawić jego sposób myślenia lub zachwycić się nad jego innowacyjnym sposobem myślenia. Kolejny punkt to pytamy, na kiedy to zrobisz. Nie narzucamy własnego terminu, tylko czekamy na jego odpowiedź. Jeżeli termin mieści się w naszych widełkach, jesteśmy zachwyceni. Jeżeli się okazuje, że termin jest dłuższy, zaczynamy rozmowę, na kiedy my musimy jednak dostać wykonane zadanie. I ostatni punkt, nie mniej ważny. Często zapominamy i okazuje się, że wydajemy polecenie i przypominamy sobie po paru miesiącach albo paru tygodniach. Nasz pracownik czuje się niezręcznie, źle, ponieważ mówiliśmy, że to ważne i nagle okazało się, że przez miesiąc, dwa nie było ważne. Koniecznie prosimy, jeżeli zrobisz zadanie, natychmiast mnie o tym poinformuj. Bo ja mogę o tym zapomnieć. Bo my jako szef mamy prawo czasami o czymś zapomnieć. Tak przygotowany proces komunikacyjny powoduje, że nie tylko minimalizujemy straty, że ktoś nas niewłaściwie zrozumiał, bo przecież sparafrazował, bo przecież ma termin, który sam często ustala, przecież wie, co ma zrobić, w jaki sposób, ale jeszcze dodatkowo nasz pracownik wie, że natychmiast powinien poinformować, że skończył. Dzięki temu wiemy, że zwolnił zasoby, ale też on się czuje odpowiednio ważny, bo mógł się pochwalić, poinformować, szefie, zrobiłem, skończyłem. Ośmiopunktowy system przekazywania poleceń. Co o tym myślicie? Chętnie usłyszę Wasze opinie. Dziękuję. Do widzenia.